Pryzmat Radio w internecie. W poniedziałek na antenie Radia Pryzmat. 19. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Dobry wieczór, słuchacie audycji Poza rządem. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz, a to jest Radio Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie. Jak mogliście przeczytać na stronie radia, dziś rozmawiamy ze Stowarzyszeniem Czwarta Zmiana. W studiu moim gościem jest Judyta Gutowska-Siwek. Witam serdecznie. Dzień dobry. I będziemy poznawać stowarzyszenie. Od razu zaczniemy, myślę, od nazwy, bo to jest bardzo ciekawe, bo dla słuchaczy, którzy nie widzą, Stowarzyszenie Cztery Zmiany, tak się pisze, i nawet dzisiaj zastanawiałam się, czy to nie jest czasami four zmiana. Więc jak jest? Czemu czwarta zmiana? To znaczy jest czwarta zmiana, ale ta gra słów, o której mówisz, to jest częsta gra słów i często osoby, które się z nami kontaktują, się zastanawiają albo rzeczywiście widzą nas jako wersję four zmiana, i to też jest dobre. Czwarta zmiana jest takim naszym pomysłem związanym z początkami stowarzyszenia i z tym, jak to się zaczęło, i z tym, co mieliśmy w głowach, jak stowarzyszenie powoływaliśmy do życia jako członkowie, założyciele. A co mieliście wtedy w głowach? Wtedy w głowach mieliśmy wszyscy mnóstwo zmian i wtedy mieliśmy takie duże poczucie wspólnoty. I łączności wzajemnej. Tak? My jako członkowie, my jako osoby, które generalnie tak naprawdę szukały grupy dla siebie i zaczęli od tego, że zaczęli się po prostu spotykać i rozmawiać na różne tematy, które potem okazały się są ważne nie tylko dla nas jako osób indywidualnych, ale też w tej grupie okazały się, że są istotne. Czyli najpierw zaczęliście od spotkań grupy, a potem się przeobrażyliście w stowarzyszenie, zobaczyliście, że potrzebujecie? I tak, i nie. Okay. Historia jest długa. Historia się zaczyna na zajęciach czwartej edycji, więc ta czwórka już tu się zaczęła, projektu, który nosił nazwę Innowacyjne wykorzystanie coachingu w osiąganiu, w dążeniu do równowagi praca-rodzina. Tutaj pozdrawiam Stowarzyszenie Plineu, czyli stowarzyszenie, które organizowało ten projekt i dało nam szansę się spotkać. W tej czwartej grupie spotkały się osoby, które były z kompletnie różnych bajek i z kompletnie różnych generacji i z kompletnie różnych sytuacji życiowych. Od takich, które były, jak to śmialiśmy się kiedyś, patologicznie normalne, do takich, które były naprawdę różne i naprawdę życiowo w różny sposób pokręcone. I te osoby na tyle stały się sobie bliskie w tym procesie uczenia się, jak towarzyszyć innym w zmianie, że sami stwierdzili, że coraz lepiej towarzyszą sobie. I zaczęliśmy się spotykać po prostu już nie tylko w tej grupie, gdzie jednak większość było kobiet, ale zaczęłyśmy wciągać to nasze rodziny. I zaczęliśmy się spotykać razem, już nie tylko szkoleniowo, ale też prywatnie i osobiście. Już nie tylko my, ale też z mężami, z partnerami, z partnerkami, czy z dziećmi, które się pojawiły w tej grupie. I nagle się okazało, że łączą nas wspólne wątki. To powiedzmy, czym stowarzyszenie się zajmuje, bo zrobiłyśmy wprowadzenie ludzi, którzy stworzyli to stowarzyszenie, ale nasi słuchacze nie wiedzą tak naprawdę, wokół czego się zebraliście. Zebraliśmy się wokół life balansu. Zebraliśmy się wokół kompetencji rodzicielskich i zebraliśmy się wokół zmiany. To są trzy takie kluczowe wątki, które w stowarzyszeniu nadal dominują. Pierwsza rzecz to jest coś, co kiedyś nosiło nazwę work-life balance, a my jasno i od początku mówimy, że to jest bardziej life, bo życie mamy tylko jedno, a trudno jest stawiać w tym życiu jakąś taką kreskę na środku. Po drugie, wokół rodziny i wokół rodzicielstwa, czyli kompetencji, które często są zakładane jako oczywiste, a wcale takie oczywiste nie są, bo też rodzicami czy osobami współwychowującymi dzieci stajemy się w różnych okolicznościach. I trzecia rzecz to ta zmiana związana z tym, że dzieci się pojawiają, zmiana związana z tym, że dzieci przechodzą różne fazy w swoim życiu, również wchodzą w cykl edukacji, zmiana związana z tym, że rodzice wracają do pracy zawodowej, i te wszystkie wątki chcieliśmy w miarę możliwości pokryć i w tych wątkach wspierać
różnych ludzi i stąd stowarzyszenie. Mm-hmm. A to może już zacznijmy troszeczkę zdradzać, w jaki sposób też realizujecie te swoje cele. W tym sensie tutaj chodzi mi o pytanie o to, kto się do Was może zgłosić i czy koncentrujecie się na tym właśnie, żeby edukować, w tym sensie na przykład tworzyć, nie wiem, raporty albo poradniki, czy bardziej szkolenia i wychodzenie do ludzi? Zaczynaliśmy od tego, że spotykaliśmy się po prostu z ludźmi, którzy tego potrzebowali. I mamy takie doświadczenie, że za każdym razem, jak organizujemy jakieś spotkanie, które jest spotkaniem otwartym, można na nie przyjść, można się powymieniać swoją perspektywą. I to niekoniecznie w formie warsztatu. Czasami to jest po prostu takie kafe rodzic, kiedy się po prostu taka ze sobą rozmowa pogada. Po prostu. Dokładnie tak. Ale sprawdzają nam się również nasze aktywności w klubach rodzicielskich, gdzie mamy takie krótkie formy warsztatowe i albo pracujemy nad radzeniem sobie z emocjami, albo uczymy, jak się z dziećmi bawić, żeby było wesoło. Sprawdzają nam się spotkania i nawet wyjazdy, bo to również zdarzyło nam się organizować, ale na pewno jest też tak, że mogą się do nas zgłosić indywidualne osoby, które potrzebują wsparcia w tym godzeniu i wtedy prowadzimy coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Poszerzamy swoją działalność o tyle, że pracujemy również z organizacjami, to znaczy z firmami, z biznesem i uczulamy biznes na to, że pracownik to nie tylko głowa i ręce, ale też serce i to, co wokół niego. Czyli, że zapraszamy pracownika całego do organizacji z całym dobrodziejstwem inwentarza, jak to się mówi, i że dobrze go wspierać w różnych obszarach i to też jest rola pracodawcy czasami. To tak z moich notatek jeszcze wynika, że chciałabym usłyszeć, kto tworzy to stowarzyszenie. Już trochę nam zdradziłaś, ale czy to są same osoby, zawodowo zajmują się coachingiem? Nie, to są osoby, które oczywiście mają tą kompetencję coachingową, bo ją nabyły w procesie tego wspólnego uczenia się. To są doradcy zawodowi. Bardzo dobrzy doradcy zawodowi. To są psychologowie specjaliści, to są pedagodzy, to są osoby, które po prostu mają kompetencje do tego, żeby wspierać zawodowi pomagacze, jak to czasem nazywamy. Czyli po prostu jesteście stowarzyszeniem profesjonalistów? Tak, staramy się to robić. To jest piękne zdanie na koniec tej części rozmowy, a ja już zdradziłam to chyba w zeszłym tygodniu, czemu to jest takie z mojej strony ważne, bo miałam często wrażenie, że w organizacjach pozarządowych, w tym sektorze jest dużo osób, które chętnie działają, dzielą się czasem, ale niekoniecznie osoby, które chcą się podzielić swoimi kompetencjami, tymi, którymi zawodowo właśnie na co dzień pracują, zarabiają pieniądze, niekoniecznie chciały się też dzielić na zewnątrz. I cieszę się, że się to zmienia. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Stowarzyszenie Czwarta Zmiana to nasz dzisiejszy bohater audycji, a w studiu Judyta Gutowska-Siwy, która nam opowiada, czym stowarzyszenie się zajmuje. Już sporo wiemy. Wiemy, że historia była rozpoczęcia, stworzenia stowarzyszenia długa. I chyba relacyjna. Właśnie chciałam powiedzieć, że historia jest piękna, bo zbudowana na wspólnocie ludzi. I chyba to jest, zabrzmi bardzo górnolotnie, ale chyba macie duże szczęście, że tak się potoczyło. Mamy duże szczęście, ale też jak mawiał Milton Erickson, jedyne co jest nieuniknione, to jest właśnie zmiana. I to też nie jest tak, że ta grupa trwa od początku w tej samej dokładnie konstelacji, więc oczywiście to trochę tak jak z każdym miejscem, niektórzy przychodzą, inni odchodzą. I też jest taki moment, myślę sobie, stąd też nasza obecność i pomysł na to, że będziemy u Państwa, że się trochę przepoczwarzamy. I to jest taki moment też przełomu, gdzie chcemy zacząć coś nowego. To mam nadzieję, że to nam wyjdzie w dalszej części rozmowy. A tak jak mówiłaś, to pomyślałam, ile jest osób w stowarzyszeniu. Tak plus minus oczywiście. Znaczy oczywiście mieliśmy tą grupę niezbędną do organizacyjnego założenia stowarzyszenia. Na ten moment aktywnie w stowarzyszeniu myślę, że są cztery silne osoby, które
trzymają stowarzyszenie w rękach, plus dwie osoby partnerskie. Mamy też dużo, pięć osób tutaj jeszcze. No tak, im bardziej myślę, tym więcej mi się pojawia albo członków, albo niekoniecznie członków stowarzyszenia, ale takich dobrych dusz, które nam towarzyszą. Zmiana już została wywołana. Ja już tu zdradziłam w czasie utworu, kiedy słuchaliście, nasi słuchacze, drodzy, że jak myślałam o zmianie, to właśnie zastanawiałam się, o jaką zmianę wam chodzi. Bo nazwa, jak przeczytałam nazwę, to oczywiście pomyślałam o takiej, żeby zmieniać, żeby się rozwijać, żeby dążyć do wprowadzania czegoś nowego w swoim życiu, próbować nowych rzeczy, tak? Żeby się tak nie zastać, nie wiem jak to powiedzieć, bo zadomowić to może to jest chyba złe słowo, ale żeby właśnie nie zostać na tym etapie, że jest mi dobrze i to wystarczy, tak? I to miałam w głowie. Po czym jak zaczęłam wczytywać się w to, co robicie, o tej równowadze, tak skojarzyłam się też trochę z koncepcją slow life, no to gdzie? Jak to się łączy, tak? Gdzie? Coś mi znaczy, ktoś mi kiedyś zdradził, że można powiedzieć, że się ma error w mózgu i ja taki error miałam, jak to czytałam i pomyślałam, no to trzeba będzie wyjaśnić tę sprawę. Więc o jaką zmianę chodzi i czy mamy w życiu do czynienia tylko właśnie z taką zmianą myślaną, trochę rozwojowo chyba. To ja tak zacznę bardzo przyziemnie. To znaczy jednym z pierwszych, pierwszych sposobów naszego rozumienia tej czwartej zmiany i też z takich sposobów uzasadniania nazwy naszego stowarzyszenia, to była koncepcja pracy zmianowej. Bo jak popatrzymy na to, to w pracy zmianowej mamy trzy zmiany. Mamy zmianę ranną, mamy zmianę popołudniową i mamy nocną zmianę, ale brakuje trochę takiej zmiany dla siebie. I to była ta czwarta zmiana. Ta czwarta zmiana pracowa. Drugie rozumienie oczywiście było tym rozumieniem z angielskiego słowa change, czyli przemieniać i zmieniać w takim sensie może właśnie zmiany rewolucyjnej, o jakiej mówiłaś przed chwilą. No, ale jest też to trzecie rozumienie, czyli to rozumienie, które chyba najfajniej się tłumaczy w takim haśle, że życie jest jak jazda na rowerze. Żeby mieć równowagę, to trzeba ciągle być w ruchu. I z tą równowagą życiową chyba też tak jest, że bardzo często, żeby ją zachować, żeby mieć świadomość, że godzę, żeby mieć świadomość harmonii, to trzeba tak naprawdę cały czas w jakimś ruchu być. I następują takie drobne zmiany aktywności, drobne zmiany rozumienia, czasami drobne zmiany priorytetów, bo przecież to też się zdarza. No właśnie, to było moje kolejne pytanie, czy zmiana dotyczy każdego z nas? Właśnie, bo mam wrażenie, że niektórzy uważają, że tak jakby o tą zmianę się trochę prosimy. W sensie, że są osoby, które lubią, żeby się coś zmieniało, a są takie osoby, które chcą jakoś żyć stabilnie i często pewnie o tej zmianie w kontekście tych osób w ogóle nie myślimy, tak? Ja myślę, że to jest bardziej kwestia takiego programu wewnętrznego, czy ja wolę małe, czy wielkie kroki. Ja są tacy, którzy urządzają mieszkanie w taki sposób, że co jakiś czas dodają jakiś element, tu sobie dołożę nowy obrus, tu sobie dołożę jakąś makatkę, tu sobie wstawię wazon. A są tacy, którzy jak już przestawiać, to wszystko od początku do końca i na całego. Ja myślę, że zmiana dotyczy każdego i każdy bardziej lub mniej jej doświadcza. Pytanie też, na ile chce być jej świadomy i na ile chce nią kierować. Bo tu jest bardzo ważny wątek związany z tym, do czego zapraszamy. Zapraszamy do świadomej zmiany. Czyli zapraszamy do tego, żeby zanim się jej dokona, albo w trakcie, kiedy się ją dokonuje, trochę się nad nią zastanowić, trochę ją poreflektować, trochę sobie z nią pochodzić, trochę zobaczyć, jak ona wpływa na tak zwany system, czyli na to, co wokół nas, i rzeczywiście przeprowadzić ją z taką dużą gotowością, żeby nie pojawiły się lęki, żeby nie pojawiło się brutalne wyciąganie poza strefę komfortu i te wszystkie rzeczy, które złe się ze zmianą kojarzą. No właśnie, bo to chciałam spytać, że zwykle jak się mówi o zmianie, że dokonujemy jakiejś zmiany, to mamy jakieś takie poczucie ekscytacji często, ale jednak generalnie nie lubimy zmian. Jednak większość z nas... Oj. Nie?
Ja nie wiem. Nie? Są tacy z pewnością, co nie lubią i są tacy z pewnością, co lubią. I ta otwartość na różnorodność też jest ważnym elementem, myślę, towarzyszenia ludziom w zmianie. Że to nie jest ma ich takiej dobrej postawy. W tym sensie, że jak ktoś lubi bardzo zmiany, to nie ma się zastanawiać, że jest może coś przesadził w swoim myśleniu. To znaczy, na pewno jest tak, że my zachęcamy do spojrzenia szerokiego. W momencie, to taki coaching jest też trochę zbudowany, że polega na świeceniu latarką po różnych kątach i po tych kątach często, na które nie chcemy patrzeć, prawda? No bo jak jesteśmy nastawieni na zmianę i ja do czegoś zmierzam i wychodzę poza tą strefę komfortu i taranem do czegoś, dokładnie tak, to mam tendencję do takiego tunelowego widzenia i trawa po drugiej stronie rzeki jest zawsze bardziej zielona, więc idę tam i nie patrzę kompletnie na to, co wokół mnie. A to, do czego my zapraszamy, to do takiego rozproszenia tego światła i zobaczenia w różnych sytuacjach, jak ta gotowość moja do zmiany koresponduje z gotowością mojego otoczenia. Tak, jak na tą moją, na przykład chęć powrotu na rynek pracy, zareaguje mój system. Mój system, czyli co na to dzieci, co na to mąż, co na to rodzina, co może partner, partnerka, co na to osoby, które są wokół mnie, ale też jak to wpłynie w konsekwencji na mnie, bo zawsze to do mnie w jakiś sensie wraca. Strasznie dużo pytań mi się pojawiło w głowie, jak tak mówiłaś, bo rzeczywiście jest tak, że często nam brakuje dystansu jakoś do tego, co się dzieje, ale wywołałaś już temat tej świadomej zmiany i to jest, nie ukrywam, pojęcie, które bardzo mi się spodobało z waszej strony i z tego, co tam wyczytałam. Już wprowadziłaś nas trochę w ten temat, ale to jest tak, że chodzi o to, żebyśmy przemyśleli, żeby jakby życie nas nie... Bo czasami jest tak, że no życie wymusza tą zmianę, no i po prostu się do niej musimy dostosować. To jest trochę tak, żeby uchwycić to nasze życie i powiedzieć, daj mi chwilę czasu i muszę się zastanowić, co z tą zmianą zrobić. Czy my się nawet nie oszukujemy, że to się dzieje w jakiejś próżni, w jakimś czasie, w jakiejś pauzie? To cały czas jest proces aktywny. My zawsze jak zestawiamy różne pojęcia, a często w warsztatach dotyczących life balansu zestawiamy pojęcia harmonii, równowagi, czyli takich stanów osiągniętych, z tym pojęciem aktywnego godzenia. Dla nas to jest bardzo ważne, że godzenie jest czasownikiem, czyli on się dzieje w czasie. My to tak naprawdę robimy na co dzień. Rzadko docieramy do takiego świętego grala pod tytułem tu mam równowagę albo teraz czuję harmonię. Okay. To są takie ulotne poczucia, które ja mam w trakcie i jakby to, że stowarzyszenie jest obecne od 2015 roku już tak, może nie w formie zarejestrowanej jeszcze, bo pojawiło się później, ale w formie aktywnie działającej, to też jest taki czas, w którym nam się to zmienia. Tak? Kiedy my zaczynaliśmy od takich warsztatów rodzicielskich, potem się pojawiła zmiana akcentów, pojawiły się projekty, które pisaliśmy. Niektóre pisaliśmy, a nie napisaliśmy, bo to też się przecież tak zdarza. Potem pojawiła się kwestia projektów, które nie pisaliśmy, a zrealizowaliśmy i to były bardziej już projekty dla biznesu. Potem pojawiła się współpraca z organizacją, która chciała wesprzeć swoich pracowników i działaliśmy w kontekście wsparcia rodziców w idei ratunku, to jest już wrzesień i nasze dzieci idą do szkoły. I my też dojrzewamy, my też się zmieniamy jako rodzice nawet, jako osoby współwychowujące dzieci. Kiedyś przyjechała do nas taka zaprzyjaźniona działaczka z Węgier, Suzy. I Suzy, którą poznałyśmy przy okazji warsztatów rodzicielskich, powiedziała nam, że no dla niej to już nie jest to samo, bo ona już nie rozumie tych rodziców, bo ona już nie ma tych problemów, bo ona ma za duże dzieci. I to też tak trochę jest, że warto jest pracować z ludźmi nad takimi tematami, które są aktywne i w których jesteśmy w stanie wykazać się większym zrozumieniem. No tak. Bo sami jesteście na różnych etapach i różnym osobom możecie pomóc. To jeszcze bym chciała Cię spytać, zmiana i rozwój. I pomyślałam, że często myślimy o tym, że to jest, że jest znak równości między zmianą a rozwojem. Przy czym zmiana nie zawsze musi być też pozytywna.
No to już jest pytanie, czy to jest związane, czy to już jest rozwój, czy nie, czy wręcz przeciwnie, bo przecież nie każda zmiana kończy się sukcesem, to nie o to mi chodzi, bo są różne zmiany, na przykład to, że musimy iść do pracy, to nie jest kwestia sukcesu, czy nie, tylko na przykład musimy. Mhm. I teraz właśnie to, co powiedziałaś, że może być tak, że to nasze otoczenie, osoby, z którymi żyjemy, w efekcie będą bardziej nieszczęśliwe z tego, że my pójdziemy do tej pracy i w efekcie my też, no bo jednak jesteśmy, to jest część naszego życia dość duża. I teraz jak to jest z tą zmianą? Czyli jedno pytanie, czy zmiana to jest rozwój, czy to jest znak równości między tym i jak sobie radzić ze zmianą w takim kontekście, jak ona nie jest pozytywna? No właśnie, i teraz tak, po pierwsze, na pierwsze pytanie, czy zmiana to jest rozwój, to ja sobie pozwolę pierwszy raz dzisiaj użyć odpowiedzi ulubionej psychologów, prawników i wszystkich konsultantów. Czyli odpowiedzi to zależy, dokładnie tak. Ale już to tłumaczę drugim pytaniem, dlatego że w moim rozumieniu zmiana, tak jak informacja, ma charakter neutralny. Nie? Pozytywna albo negatywna to jest nasza interpretacja tej zmiany, nasze wartościowanie tej zmiany. Teraz to, co jest naszym celem w kontekście zmian przeżywanych czy dokonywanych przez osoby, które chcemy wspierać, to jest wspieranie w nich tej interpretacji pozytywnej, czyli żeby oni szukali tego, co mogą w tym dobrego znaleźć, ale nie na zasadzie zafałszowywania rzeczywistości, tylko też aktywnego działania na rzecz tego, żeby ta zmiana przyniosła im jak najwięcej korzyści. Albo jeżeli to jest zmiana, która jest dla nich trudna, bo raczej bym tego określenia używała, to żeby oni byli w stanie jak najbardziej ją opracować, przepracować i aktywnie czerpać z niej to, co jednak jest korzystne, czy wydobyć to, co może być dla nich wartościowe w przyszłości. Mhm. To jeszcze tylko wrócę do jednej rzeczy, bo mówiłaś o aktywnym godzeniu. Mhm. Dobrze zapamiętam. Czy mogłabyś bardziej wyjaśnić, o co w tym chodzi? Jasne, to jest dla nas bardzo ważny koncept. To jest właśnie związane mocno z tym jeżdżeniem na rowerze, czyli że dzieje się cały czas godzenie w czasie. I to godzenie to jest to, że ja podejmuję pewne decyzje. I mogę je podejmować na co dzień, czyli na co dzień dokonuję decyzji, czy zostaję godzinę dłużej w pracy, czy jednak udaję się na przedstawienie mojego dziecka, albo po prostu do domu, żeby zdążyć je pocałować przed snem. Ale też dokonuje się w czasie tygodniowym, czyli mnie może nie być przez 3 dni i może mnie nie być zupełnie w tym domu, po to, żebym przez następne 4 dni była jak najwięcej obecna. A z drugiej strony, bo mogę iść tak poszczególnymi okresami, ale z drugiej strony to się dokonuje po prostu życiowo. My mamy pewne etapy w życiu, kiedy my cały czas aktywnie godzimy, to znaczy podejmujemy decyzję, co jest teraz ważniejsze, co jest teraz bardziej potrzebne dla mnie, dla mojej rodziny, dla tych wszystkich, którzy są zaangażowani w tą sytuację. Czyli chodzi o to, że nie jest tak, że jak idziemy, wracamy do pracy, to już następne 10 lat zawsze będziemy funkcjonować tak samo. W sensie, że po 8 godzin... Jeśli tylko nam to potrzebne. No w sumie, tak, jak się ale tak uda. A propos godzenia aktywnego, myślę, że to jest trochę związane z tym, o co pytałaś, czy to jest tak, że świadoma zmiana to jest jak życie nas pcha, tak? Nie, myślę, że aktywna zmiana i aktywne godzenie jest wtedy, kiedy my pchamy życie. Aha, czyli ta kolejność. Ten inwentarz, który się dzieje i chcemy się temu przyjrzeć. Tak. Dla jasności nie chodzi nam tutaj o taką pozycję herosa, który ogarnia wszystko. Chodzi nam o taką świadome wejście z poczuciem tego, co jest we mnie mocne i z tego, nad czym muszę pracować. Takie świadome wejście w to, co mogę w danej sytuacji zrobić. Bo bardzo często mogę zrobić bardzo mało. Tak. I jedyne, co mogę zmienić, to swoje nastawienie do sytuacji. Ale to też jest zmiana. To pewnie daje też dużą ulgę, jak popatrzymy też i damy sobie ten luz taki, że no nie muszę wszystkiego. Mm-hmm. Tak? A czasami może to jest ten moment, że zobaczymy, że potrzebujemy pomocy kogoś i też uświadomimy, że w tym nie ma nic złego. Dokładnie tak. No to teraz myślę, że posłuchamy utworu, a potem jeszcze poproszę Cię, żebyś naszym słuchaczom opowiedziała bliżej o tych projektach, które podejmujecie. Pewnie może nam już zdradzisz, jak się przepotworzycie? Przepotwarzymy? Tak. Jak się będziecie zmieniać? O, może tak, to jest przyjemniejsze zdecydowanie słowo.
Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Stowarzyszenie Czwarta Zmiana, a w studiu Judyta Gutowska-Siłek jest naszym, moim i waszym gościem. I poznał już sporo wiemy o stowarzyszeniu. Wiele wątków dotknęłyśmy podczas naszej rozmowy i myślę, że i mam nadzieję, że zachęciłyśmy w ten sposób was, żeby też odkrywać ten temat zmiany, też zmiany, która pomaga wprowadzić równowagę w naszym życiu i że w ogóle ta równowaga jest dość ważna w naszym takim codziennym życiu i że może w tych wszystkich wątkach, które się w naszym życiu pojawiają, jednak samo życie też jest istotne. Samo życie jest istotne. Żeby sobie jakoś tam poukładać. Projekty. Projekty zostały wywołane przed utworem Klub Rodzica. To jest temat, który sama już wywołałaś. Na czym on polega? Dla kogo jest, gdzie się można zgłosić? Czy forma klubów rodzica, forma klubu rodzica to jest forma aktywna przy wielu organizacjach i wielu firmach? Już nawet w tym momencie biznes się otworzył na te wątki, otwiera kluby rodzicielskie, więc warto też się rozejrzeć, gdzie taki najbliższy klub rodzica jest. My współpracowałyśmy ze Strefą Rodzica w Dworku Białobrodnickim i tam rzeczywiście były dostępne w ofercie nasze warsztaty, ale wiem, że w Krakowie tych klubów rodzica jest naprawdę kilka i można z tej oferty korzystać, można się rozejrzeć. Kiedyś nawet Kraków wydał taką ulotkę a propos klubów rodzicielskich. Także spokojnie można te informacje znaleźć. My organizowałyśmy swego czasu taką formę, która się nazywała Mama Cafe, zresztą we współpracy z miejscem o tej nazwie. I tam rzeczywiście było miejsce na spotkanie i porozmawianie o różnych wątkach. Każdorazowo jak się pojawia jakieś wydarzenie, do którego jesteśmy zaproszone, to pierwszą rzeczą, którą proponujemy, są właśnie takie rodzicielskie pogawędki. Też chcę doprecyzować, że jak ja mówię o rodzicach, to mówię szeroko o osobach zaangażowanych w wychowanie dzieci, bo to niekoniecznie wcale są rodzice. No tak. Czyli chodzi o to, żeby się spotkać, porozmawiać i poopowiadać na przykład o swoich bolączkach? O to, żeby się podzielić trudnościami, które jak się okazuje wcale nie są jakimiś takimi trudnościami indywidualnymi, tylko okazuje się, że jest jakiś wspólny, może nie zamknięty, ale jednak wspólny pakiet tych sytuacji, które są rodzicielsko trudne. I są takie zwykłe, po prostu ludzkie odczucia związane z tym, że ja jako człowiek w czymś sobie radzę albo sobie nie radzę. Myślę, że najczęściej pojawiającym się u rodziców uczuciem trudnym jest właśnie poczucie niekompetencji. Czyli takie poczucie, że ja nie wiem, co zrobić w danej sytuacji, albo ja nie wiem, czy radzę sobie dobrze, albo nie wiem, czy robię dobrze. Albo robię już wszystko, co mogę i nadal nie jest dobrze. Ostatnio też tu rozmawiałam w studiu i trochę to, co powiedziałaś, mi się połączyło, że czy jest taka otwartość, żeby mówić w ogóle, że z czymś sobie nie radzimy jako rodzice? W tym sensie, że jest taka przestrzeń, żeby powiedzieć, w sensie nie wiem, w rodzinie, że wiecie co, ja sobie z tym nie radzę i w zasadzie potrzebuję pomocy. Myślę, że to jest kwestia tworzenia tej. Znowu, nie jest albo nie ma, tylko na ile my tworzymy taką otwartość, tak? Ja często mówię o tym, że sobie nie radzę, jeśli sobie z czymś nie radzę, ale z drugiej strony trzeba to też zrobić w taki sposób, który nie obarcza odpowiedzialnością, szczególnie tego małego człowieka. Czyli to nie jest tak, że to jest twoja wina, że ja sobie nie radzę, tylko ja na przykład potrzebuję chwili, bo muszę się zastanowić, jak to rozwiązać. To nie jest tak, że ty robisz coś takiego, tylko ja nie bardzo wiem, jak zareagować, potrzebuję się zastanowić, daj mi moment, albo nie rozmawiajmy o tym teraz, porozmawiamy o tym za chwilę. No to rodzi mi się drugie pytanie, czy to jest tak, że mamy się w tych rodzinach z dziećmi traktować partnersko, czy to jest za daleko?
My jesteśmy bardzo mocno powiązani z jednej strony z podejściem właśnie Gordona i wychowania bez porażek, z drugiej strony z tym, co narosło na Gordonie, czyli te Zmarszliś i Faber, jak mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać, żeby dzieci mówiły i te wszystkie dalsze wątki, ale też jesteśmy mocno w takiej koncepcji Parenting by Connection, czyli tego, co wywodzi się z fundacji Hand in Hand w Stanach Zjednoczonych. I to jest maksymalne partnerstwo i towarzyszenie, natomiast to też nie jest tak, że od razu wymagamy pełnej odpowiedzialności od dzieci, nie? To jest też tak, że najpierw jest uczenie, najpierw jest taka przestrzeń na to, żeby brać za nie tą odpowiedzialność, bo one nie od początku są gotowe i to by było po prostu nie fair. To jest partnerstwo dostosowane do możliwości. Okay. No właśnie, bo to dokładnie tam się urodziło, że pewnie wiele osób by powiedziało, że no przecież jak mam traktować partnersko swoje dziecko, raz na sobie nie poradzi, a dwa, pewnie drugi wątek, który się urodzi w głowach, że wejdzie mi na głowę. Znaczy koncepcje są różne i też to, co jest dla nas ważne w stowarzyszeniu, to to, że my daleko jesteśmy od oceniania strategii rodzicielskich. Nie? My oczywiście mówimy o tym, co się sprawdza nam i mówimy o tym, co się nam nie sprawdza, bo to tak też jest, że nam się wiele rzeczy nie sprawdza. Ale też nie jesteśmy w takiej idei, przyjdzie do nas na warsztaty, to my ci powiemy, to wolno, tego nie wolno. Szkoda. I generalnie absolutnie to, co robisz, jest cudowne, fantastyczne, a to, co robisz tutaj, jest złe, niedobre. Ja myślę, że ocena wcale nie wspiera. Ja myślę, że wsparcie kompetencji rodzicielskich, czy wsparcie osób, które są obecne w wychowaniu dzieci, to jest wsparcie polegające na wysłuchiwaniu. I jedną z ważnych dla nas metod pracy z rodzicami, to jest metoda wywodząca się właśnie z podejścia Parenting by Connection, nazywana z angielska Listening Partnership, czyli po prostu masz czas na to, żeby powiedzieć o tym, co jest dla ciebie ważne i trudne. I nikt ci nie przerywa, i nikt ci nie dopytuje, i nikt na ciebie nie patrzy z wyrzutem, zazdrością, zawiścią, czy jakimkolwiek takim przykrym odczuciem. Wszyscy raczej są po to, żeby cię tutaj wspierać i wszyscy wiedzą, że ty chcesz dobrze. Pytanie, jak wychodzi w praktyce. Ale myślę, że samo to, że wiemy, że ktoś wie, że chce dobrze, że ja chcę dobrze, to już myślę, że pomaga ludziom. Tak, na pewno tak. To są naprawdę, bo sesje Listening Partnership wbrew pozorom są bardzo ustrukturyzowanymi sesjami. Dzięki temu, że wszyscy mają jednakową ilość czasu i wszyscy są w kontakcie, to są takie bardzo partnerskie właśnie sesje, ale myślę, że najbezpieczniejsze dla rodzica, czy dla osoby, która w tym uczestniczy, jest właśnie to, że założenie jest takie, że my ci nie oceniamy i my jesteśmy ciekawi tego, jak ty na to patrzysz i wierzymy, że ty chcesz dobrze, że tobie zależy na tym, żeby było dobrze. Dla mnie w tym kontekście jest odkrywcze, że samo słuchanie jest takie trudne. Samo słuchanie jest rzadkie. To też. Nie wiem, na ile trudne. Pewnie tak. Pewnie to wymaga koncentracji na drugiej osobie, do czego nie wszyscy przywykli. Takim, że właśnie nie przerywać i nie dawać porad, albo zacząć się dzielić własnymi, tylko właśnie dać tą przestrzeń, że mów ty i koniec. To jest bardzo rzadkie. Nie wiem, na ile trudne, bo to każdy musi sprawdzić sam, ale na pewno jest rzadko taka przestrzeń, w której możemy zostać od początku do końca wysłuchani. I wiele funkcji pomocowych jest na tym oparte. To jeszcze zdradźmy jeszcze inne projekty, które podejmujecie. Czy takie sesje odbywają się, nie wiem, regularnie? Czy to w ogóle jest w waszej przestrzeni? To chyba będzie przy przepoczwarzeniu bardziej, na ile co jest regularne. Opowiem o tych projektach, które były, na które patrzymy z sukcesem. Na etapie, kiedy jeszcze nie byliśmy stowarzyszeniem, ale już nam się rodziła ta myśl, uczestniczyliśmy w takim projekcie międzynarodowym Soft Skills Empowered Parentship. I to była taka przyjemna wymiana międzynarodowa technik pracy z rodzicami nad tymi kompetencjami miękkimi. Ale to była taka przestrzeń, gdzie my coś robiliśmy dla siebie. W tych przestrzeniach, które my robiliśmy dla kogoś, był obecny między innymi projekt NLB, czyli New Life Balance. To był projekt powołany przy współpracy z Wszechnicą UJ-u.
I to była przestrzeń dla biznesu, śniadania biznesowe, które mówiły o rozwiązaniach wspierających godzenie, wspierających równowagę praca, rodzina, równowagę życiową pracowników poszczególnych firm. Trochę z tego projektu, trochę w związku z tym projektem zrodził się właśnie cykl warsztatów dla jednej z organizacji poświęcony zmianie wakacje versus rok szkolny pod tytułem Ratunku to już wrzesień, gdzie pracowałyśmy, bo mogę powiedzieć o żeńskim gronie, pracowałyśmy z rodzicami, którzy musieli sobie jakoś poradzić z tym, że dzieci albo idą do przedszkola, albo idą do pierwszej klasy, albo po prostu wracają do szkoły. To jest ciekawe, że też biznes, jakby nie chcę tego wątku bardzo otwierać, bo wydaje mi się to jeszcze nową przestrzenią, ale z mojej perspektywy bardzo interesujące jest to, że w ogóle przedsiębiorcy też zaczynają się otwierać na ten temat. Myślę, że dla wielu osób to będzie szokujące, bo jednak mamy takie poczucie pewnie, że przedsiębiorca chce głównie się koncentrować na tym, żeby wiadomo, pracownik był wydajny. No i tak i nie, bo to jest troszkę tak, że te kompetencje, z którymi my pracujemy, czyli kompetencje komunikacyjne w kontakcie z dziećmi, czy kompetencje związane z stawianiem sobie priorytetów i zarządzaniem sobą i zadaniami w czasie, to są kompetencje, które pracownikowi są potrzebne w jego życiu i w zarządzaniu życiem, ale bezpośrednio przenoszą się również na korzyści ja jako pracownik, więc z dużym przekonaniem mówimy też o tym, że pracownik bardziej, nie chcę powiedzieć pogodzony, bo to jest nie ta forma tego czasownika, ale lepiej godzący swoje życie, to jest też lepszy pracownik w kontekście zwykłych zadań pracowych. A jak prowadzicie warsztaty czy szkolenia, żeby pomóc ludziom zdobyć, znaczy osiągnąć tą równowagę, to dajecie jakieś konkretne narzędzia, w sensie sposoby, nie wiem, przygotowuj sobie kalendarz, w sensie konkretne rzeczy, które ma ktoś coś zrobić, wprowadzić w swoje życie, żeby tą równowagę spróbować osiągnąć, czy jesteście towarzyszycie mu w szukaniu tej drogi, jak tą równowagę znaleźć? Znaczy, zaczynamy od tego drugiego, to znaczy najpierw pomagamy sobie wyobrazić to, jakby chciał mieć tą wizję. Często pracujemy z takim narzędziem właśnie, jak jest teraz, a jak chcielibyśmy, żeby było. Zapraszamy do pracy na przykład rodziny, nawet jeżeli w procesie rozwojowym jest jeden klient, to prosimy go, żeby on zrobił taki swój zegar i zrobił taki zegar swojego partnera, swojej partnerki, oraz prosimy o taką pracę też z drugiej strony, żeby sobie te zegary porównali, jak to jest i jak chcieliby, żeby to było. Czyli zapraszamy do tej świadomości wspólnej i takiej odpowiedzialności za to nasze ognisko i to nasze wspólne życie, jeżeli uczestniczy w nim więcej niż jedna osoba. Czyli najpierw się orientujecie, jaka w ogóle jest sytuacja, a dopiero potem próbujecie znaleźć narzędzia? Czy to nawet nie jest tak, że my mamy ideę się orientować. Do nas trafiają osoby na różnych etapach tej zmiany i różnego wsparcia od nas oczekują. Jedni chcą sobie wyobrazić tą swoją harmonię i to swoje godzenie na co dzień, inni mówią, już mam pomysł na tą zmianę, pomóżcie mi wrócić na rynek pracy. Jeszcze inni twierdzą, wszystko jest okej, tylko rodzicielsko sobie nie radzę. Także tutaj jesteśmy w stanie wesprzeć w wielu wątkach, a z drugiej strony najbardziej podstawowym sposobem wsparcia jest po prostu nasze bycie i towarzyszenie i rozmowę o tym i gotowość do tego, żeby słuchać bez oceniania. A jak do Was trafić? Bo już widzę, że bliżej końca mamy niż początku naszą audycję, więc jak znaleźć Was, żeby poprosić o tą pomoc? Na pewno można znaleźć nas na Facebooku. Wracamy do takiej aktywności facebookowej a propos przepoczwarzania się i zmian w naszej czwartej zmianie, to myślę, że powrót do aktywności facebookowej, może jeszcze nie bardzo regularnej, może nie bardzo systematycznej, ale... Jest to proces, dokładnie tak. Wsiadłyśmy na ten rower, więc jest coraz lepiej. Odświeżamy trochę naszą stronę internetową, jest też strona Stowarzyszenia Czwarta Zmiana, też tak pisanego, jak o tym mówiłaś na początku, czyli czwórkazmiana.pl.
Jak najbardziej jest adres mailowy stowarzyszenia i co jakiś czas do nas na adres mailowy stowarzyszenia ktoś pisze. Najbezpieczniej jest na ogólny, dlatego że do niego ma dostęp kilka osób, więc spokojnie zawsze ktoś znajdzie czas na to, żeby odpisać. Jest też numer telefonu, jeżeli jest taka potrzeba, czasami też ktoś do nas dzwonił, ale z pewnością jest też tak, że można się do nas odzywać, zapraszać do współpracy, mówić o wspólnych projektach. Jesteśmy otwarci też na wspieranie inicjatyw różnego rodzaju i działamy, kiedy się da. Czyli po prostu trzeba się kontaktować, trzeba i się można kontaktować. Coś uradzić razem, a nie macie siedziby jeszcze? Oficjalnej siedziby z takim piękną przestrzenią, którą mogłybyśmy sobie wymarzyć, to nie mamy jeszcze takiej siedziby. Wszystko przed wami. Wszystko przed nami. No to właśnie, jak już marzenia zostały wywołane, to mamy jedno, ale w ogóle, jakie są wasze marzenia? Myślę sobie, że naszym podstawowym marzeniem jest dalsze uwrażliwianie biznesu na ten temat. Czyli taka obecność tematu, koncepcji godzenia, kompetencji rodzicielskich i takiego całościowego traktowania pracownika w biznesie. Trochę też zachęcenie biznesu, żeby chciał na to wydawać pieniądze, bo cały czas się z tym zmagamy. I myślę, że to jest ważnym wątkiem, chociaż coraz więcej mamy takich zapędów obecności w przestrzeni internetowej. Tak jak wasze radio, tak jak wiele innych pomagaczy w internecie funkcjonuje i tak jak często też w internecie funkcjonują różnej, czasem nawet wątpliwej jakości materiały rozwojowe, tak my byśmy chcieli dostarczać takiej jakości wysokiej. Czy jakieś artykuły, blogi? Blogi, materiały dostępne, może kursy, może webinary. To są takie rzeczy, gdzie trochę też badamy rynek, więc jeżeli jest taka potrzeba i wasi słuchacze stwierdzą, że jest taka potrzeba, można nam dać znać, co by się przydało. No to jest ważne, bo jednak nie ma co tworzyć zbędnych rzeczy. Dokładnie, tak. To też często na to zwracam uwagę, że czasami mam takie poczucie, że organizacje coś robią, ale jakby nikogo nie spytały, czy ktokolwiek to potrzebuje. Tak. My miałyśmy taki etap, kiedy spytałyśmy. Prowadziłyśmy w 2016 i 2017 trochę też roku badania dotyczące kompetencji rodzicielskich i tego, skąd zdobywamy kompetencje rodzicielskie. I tam rzeczywiście pojawił się wątek źródeł, które nie zawsze są wysokiej jakości, bo czasami fora internetowe to nie jest najlepsze miejsce, żeby uzyskać odpowiedzi na różne pytania. Ale też pojawił się pewien trend, który jasno pokazywał, że krótkie spotkania, krótkie formy i coraz częściej zdalne formy, a rodzice niestety również preferują późne godziny. No tak. Z racji na pracę i na kontakt domowy. No tak, to jednym słowem wszystko przed wami. Kompetencji rodzicielskich niewiele żeśmy dotknęły. Oprócz tego, że jest potrzeba, to może na koniec, jak to jest właśnie, myślę, że wiele osób nadal traktuje bycie rodzicem jako coś naturalnego, w tym sensie, że no, byłem nastolatkiem, stałem się dorosłym człowiekiem, no i wyszłem za mąż, jakby to się wszystko dzieje naturalnie, nie trzeba jakby się do tego jakoś niesamowicie przygotowywać. No i potem się zostaje później, z tym małym człowiekiem, tak, w rękach jest, i nie bardzo się wie, co z nim zrobić. Ja myślę, że jeszcze z tym małym to nie jest taki może problem, w tym sensie, że wtedy jest zwykle, położna środowiska. Tak, jest też zwykle dużo rodziny w okolicy, tak, można babci spytać, cioci, kogoś i z tego tam się można cieszyć, albo niekoniecznie. No to tak, to wiadomo, że może się skończyć bardzo źle. To chyba każdy ma takie historie, jak jest impreza rodzinna i każda ciotka ma swoją wizję, co prawdę się dziecku dzieje. No to chyba każdy to sobie musi z tym poradzić, ale na przykład ja sobie myślę, że właśnie jak już jest coraz większe to dziecko, i człowiek czuje coraz większą odpowiedzialność za to, że tworzy, jakby kreuje mu też rzeczywistość jakoś, tak? Pomaga mu tą rzeczywistość zrozumieć, że może zrobić coś złego, w sensie źle mu coś, nie wiem, wyjaśnić, pokazać, nie wiem. Na przykład myślę, że kwestia emocji jest zawsze takim dużym problemem, że nie...
czasami rodzice nie pozwalają dziecku na przykład naturalnie płakać, tylko krzyczą nie płacz, nie płacz i później no tak, nawet jak się z dorosłymi ludźmi rozmawia, no to oni właśnie wtedy opowiadają, że no ja mam jakieś takie blokady, tak, i jeszcze z tamtych czasów. I na przykład w moim kontekście bardziej mnie to przeraża niż sam ten niemowlak, który przez jakiś czas... To, ponieważ to jest rzeczywiście zupełnie osobny temat, moglibyśmy pewnie kolejną godzinę na ten temat rozmawiać, to ja cię trochę uspokoję, skoro to dla ciebie najważniejsze, a myślę, że też uspokoję wielu słuchaczy. Jest w psychologii takie pojęcie wystarczająco dobrej matki, czy wystarczająco dobrego rodzica. I że generalnie chodzi o to, żeby nie być idealnym, broń Boże, nie dążyć do tego, żeby być najlepszym z możliwym, tylko w miarę możliwości być wystarczająco dobrym rodzicem. Z taką wiarą, że nawet jak się coś zepsuje, to gdzieś się to kiedyś wyprostuje i naprawi. Myślę sobie, że zawsze jest tak, że każdy ma jakieś wspomnienia z dzieciństwa i każdy ma jakieś łatwiejsze czy trudniejsze sytuacje, ale to też jest tak, że wiele rzeczy dzieje się w procesie i kluczowa jest tutaj intencja. Jeżeli ja mam intencję dobrą wobec tego młodego człowieka, oczywiście dobrą w takim rozumieniu wychowuję je dla świata, a nie dla siebie i tylko dla tego, co... dla tych moich potrzeb, to myślę, że wystarczająco dobre działania będą wystarczająco dobre. Czyli nie ma się co martwić. Nie ma się co za bardzo martwić. A może tak, to jest dobre ujęcie. No to może to na koniec, czy mogę powiedzieć tak, że zachęcamy po prostu do pogłębiania tematu rodzicielstwa? Zachęcamy do pogłębiania tematu rodzicielstwa, bo myślę, że ta wiara w nas, w naszym społeczeństwie, że kompetencje rodzicielskie to taki element, który nam nagle wyskakuje w momencie, kiedy dzieci się pojawiają w jakiś sposób w naszym życiu, bo to nie zawsze jest tak, że dziecko się pojawia w takiej wersji noworodkowej, płaczącej, tylko czasami się pojawia w toku życia, w różnych momentach też naszego życia i w różnym momencie życia też tych małych ludzi. To jednak warto się nad tym pochylić i warto z tym aktywnie pracować. Zresztą Szkoła Rodziców i Wychowawców zaprasza do tego, żeby nawet dzieci otwarcie komunikować o tym, że pracujemy nad tym, żeby być coraz lepszym rodzicem dla nich. Więc im większa to jest otwartość i gotowość na samodoskonalenie, tym będzie łatwiej wszystkim wkoło. No to takim pięknym zdaniem i zachętą kończymy naszą rozmowę o Stowarzyszeniu Czwarta Zmiana z Judytą Gutowską-Siwek, której dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Mówiła do Was Agnieszka Tobiasiewicz, a realizowała nas Alicja Wypart, która odtworzy już ostatni utwór Daisy Me, Upside Down. Dobrego wieczoru.